Cześć, witam was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem będzie Domin, znany na pewno z prowadzenia jednej z najbardziej znanych stron Owocie, czyli domin.com, mniej znany jako gracz. Kto oczywiście nie zna strony Domina, no to nie wie ogólnie za wiele o Owocie. Obejrzymy sobie jego bitwę na MX-ie 50-120. O czołgu troszkę mówiłem w swoich dwóch dobrych bitwach na tym czołgu, także jak ktoś jest zainteresowany, to może poznać moją opinię. Natomiast zobaczymy, co będzie grał Domin na tym właśnie czołgu, który ja osobiście uważam za bardzo, bardzo dobry. Mam swoje oczywiście wady, ale jest ich zdecydowanie mniej niż zalet. Widzimy, że jest to walka na Himlu. Nie działa mi w tej bitwie XVM, także o tyle tutaj mamy utrudnienie, że musimy się bez niego obyć, ale jakoś przeżyjemy. Teraz niestety Domin jest na przeładowaniu i przyjął darmowy strzał. Wrogów na healu jest naprawdę, naprawdę sporo i dopóki nie przeładuje, będzie bezbronny, ale mamy przeładowanie. Bardzo ładny strzał z detrakiem, kolejny detrak i tutaj kolejne obrażenia. Jeszcze widzimy WZ-tę, niestety strzał WZ-tę niecelny i 34 sekundy ma tutaj przeładowania, także musimy teraz na to przeładowanie poczekać. 2400 obrażeń zrobionych bardzo, bardzo szybko. No to jest właśnie cecha tego czołgu, że obrażenia naprawdę, naprawdę robi się bardzo, bardzo solidnie, szczególnie na topowym działku. Czołg jest fajny, natomiast jest dosyć trudny do grania. Nie jest to jakiś zdecydowanie czołg OP, który nie wiadomo co potrafi. Trzeba nim grać specyficznie, z dużą dawką rozsądku i sporymi umiejętnościami. 4 do 6. Mamy teraz tutaj kolejny czołg, T69 dostał. Domin prawie 3000 obrażeń. Stan bitwy to 4 do 6. Górka powoli jakoś zaczyna być ratowana, aczkolwiek przewaga wrogów jeszcze jest tutaj spora, bo widzimy E75 broni się przed czterema czołgami, które się pojawiły. Domin ma tylko i wyłącznie w magazynku dwie pestki, także na wiele to nie starczy, a teraz bardzo ładny detrakt na T69 i wykończony T69, groźny czołg. No i teraz E75, ważne, żeby jak najdłużej na tym healu się utrzymał, jeśli Domin zdąży przeładować. Będzie tutaj bardzo dużym wsparciem, losowanie bardzo, bardzo dobre, jest topowym czołgiem na wiele, powiedzmy, ósemek w drużynie przeciwnej, 7 do 10 nam się zrobiło, także sytuacja robi się nieco trudniejsza, ale jeszcze wszystko jest do wyciągnięcia, tylko najważniejsze to bezpiecznie przeładować, znaleźć takie miejsce, żeby można było właśnie to zrobić. Mamy teraz obiekta, kolejny bardzo ładny detrak, to już jest kolejny detrak w tej bitwie. Teraz niestety nieszczęśliwie nie weszło z obrażeniami. Udało się wykończyć kolejny groźny czołg. Mamy tylko jedną pestkę w magazynku. Na E50 by starczyło. Także teraz decyzja, czy przeładować, czy oddać tą jedną pestkę i dopiero przeładować. Domin decyduje się na przeładowanie. Jeśli będzie miał pełny magazynek, jest w stanie oczywiście dwie te dziewiątki wykończyć bez problemu. Jeden strzał w E50, dwa w E75 i można wyczyścić heala. W międzyczasie zrobiło nam się 8 do 12. Jedynie AT7 jest w okolicach kapa, gdzie ma 4 czołgi, także nie spodziewam się, że tutaj długo pożyje. 8 do 13. Bardzo trudna sytuacja. Trzeba teraz jak najszybciej zamieść heala. Tutaj oczywiście można łatwo zrobić te dwa fragi. Wrogowie zajechani od boku. E50 wykończony. Teraz mamy E75 wykończony. I to jest właśnie rewelacyjna cecha AMX-a 50-120. Który jest w stanie przy dobrych wiatrach zdjąć nawet 4 czołgi na magazynek, czyli 4 jakieś ogryski, lub wypompować jakąś ósemkę pełną od, powiedzmy, full HP do zera. No i teraz trzeba gnać na, powiedzmy tutaj, złamanie karku na kapa. Wrogów było 3 na kapie, teraz jest 2. Domin jeszcze teraz sobie tutaj pisze do E75, nie przejmując się tym, że kap jest w tak dramatycznej sytuacji. Ja bym sobie na to na pewno nie pozwolił, pędziłbym co sił. Być może Domin jakoś to wyliczył,
ale wydaje mi się, że było to niezbyt rozsądne zagranie. Może się to skończyć po prostu przejęciem kapa przez drużynę przeciwną i przegraniem bitwy. Teraz razem z E75 udają się tego kapa zbijać. Mamy około 30 sekund. Trzech wjechało na kapa. Od razu nam ten czas się bardzo, bardzo skrócił. No i trzeba mocno pędzić, żeby bronić tej bitwy. Mamy 10 do 13. Na szczęście w drużynie przeciwnej topowe czołgi wykończone, także zostały już tylko te niższe tiery, co jest bardzo dobre, bardzo ładny strzał w ruchu. Jak Panterę od razu dekap, teraz Domin wjeżdża bardzo ryzykownie, próbując zdekapować trzy czołgi. Udaje mu się to, jednego wykańcza i jeszcze świetnie wylosowało teraz obrażenia na tym Ferdynandzie. Mamy już 8 fragów i 6000 obrażeń, 12 do 13, teraz 34 sekundy przeładowania. Tygrys musi sobie radzić, znaczy E75 musi sobie radzić sam. Udało mu się wykończyć jeden czołg, została nam tylko jak Pantera już i Arta. Oczywiście bitwa jest jak najbardziej do wygrania w tym momencie, ponieważ udało się zdekapować tego kapa. Wykończona Jagd Pantera, 9 kili, już ponad 6000 obrażeń, także bardzo, bardzo dobry wynik i emocjonująca ta końcówka z dekapem aż trzech czołgów. Domin tutaj wjechał, zaryzykował, dostał potężną serię, chyba wszystkie czołgi w niego strzeliły, ale dzięki temu manewrowi udało mu się zdekapować aż trzy czołgi. E75 też bardzo ładnie w tej bitwie tutaj wspomagał. No i mamy już tylko do wykończenia Artę. Jeśli uda się to zrobić, wpadnie bardzo, ale to bardzo cenny medal pula. Szczególnie na 9 tierze zdobyć go jest naprawdę trudno. W ogóle zdobycie medalu pula jest niezwykle trudne. Ja ten medal bardzo cenię, ale tylko w sytuacji, gdy idzie w parze z jakąś konkretną ilością obrażeń. Jeśli na przykład są to naprawdę takie pojedyncze ogryski i zrobionych tam 1000 obrażeń i medal pula, no to taki medal tak naprawdę to jest mega szczęście. A mało skilla, tutaj widzimy, że obrażeń jest sporo, idą one właśnie w parze z fragami. 10 frag, 6500 obrażeń, odznaka mistrzowska, rozpruwacz, medal pula, stalowa ściana, nie stalowa ściana, przez specjalista, duży kaliber i obrońca, także bardzo zacna plansza ta pierwsza. Prawie 600 obrażeń, 10 kili, prawie 1000, tutaj 700 pojedynczego expa, jeśli dobrze patrzę. Także wynik bardzo, bardzo zacny, przejechane 3 km, bitwa jak najbardziej emocjonująca, bardzo dobra i myślę, że nawet epicka. Pozdrawiam, cześć.